Witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek. To jest kolejny odcinek z bezlitosnej ruletki. Tomku z bezlitosnej. Sprawdź mikrofon. Bezwzględnej. No widzisz, ja tak dobrze masz zapisane. Także z bezwzględnej ruletki oczywiście. Jest ona standardowa. Agnieszka i Tomek. Jesteśmy. Jesteśmy. Intro. Po intrze. Tak. Więc czy jesteście gotowi? No już tak. Każdy wie, jaką ma postać. Tak. Więc na 3-4. Więc no. Tomek, nie denerwuj mnie. No, dobra, już wiem. Więc na 3-4. 3-4. Ta-da! Dobrze? Dobrze. To jest opóźniony. Tomek był trochę opóźniony. Tomek to szukał Davida. Mam nadzieję, że trafiłem mu bez biadolenia, bo David to jest jego normalny perk, którego ma. Także moi drodzy, ruletka dzisiaj zaszalała. Ogólnie rzecz biorąc gramy z kluczem jako przedmiot. Na dwójce mam bez biadolenia. Tak, więc ale... A można nie brać, jak się nie chce? Znaczy, no jak nie chcesz, to możesz nie brać. Ja chyba też nie wezmę, bo bez sensu. No bo ja nie klucz, będę... Zresztą klucz teraz i tak już inaczej zupełnie działa, więc... I do te interesy nie będę tracić. To też troszkę słabo. Dobra, Guga, zaczynamy od ciebie, więc po kolei będę ci mówić cyferki. Dwójeczka. Dobrze. Dziękuję, wytysalkę. Dwunasteczka. Dobrze. Dwudziestka piąteczka. O, dobrze. I dwudziestka dziewiąteczka. Dobrze, mam dobre. Co tego ci jeszcze śliwa? No, Tomku, teraz your turn. No. Trójeczka. No. Piąteczka. Bidolenie. Szósteczka. Bidolenie. No. Bidolenie. I dwunasteczka. Bidolenie. 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 A ja mam. Albo blisko. Dwójeczkę. Piętnasteczkę. 15, 16, 17, 18. I 26, czyli ostatni mój perk. Ale jeszcze sprawdzę. 15, tak, 20, 25, 26. Tak, bo ja ostatnio mam problemy z liczeniem. Także zaczynamy od Tomeczka. Ty z Wojtkiem mieliście dwójkę, a ja na dwójce mi bez biedolenia. Tak, no nie. Ja zaczynamy. Mów co nikt nie zostaje w tyle. Mhm. Zaradność, żelazna wola, przejadę, to jest bardzo ważne. I twarda szczuka też jest ważne, przejadę, no. Mhm, Agnieszko. No, to przy tobie jest ważna gibkość, wiesz? O, tak. Mam gibką, mam granat błyskowy, żeby mógł tak ciepnąć w oczy. Odrodzenie i no, wykaż się. Bardzo no, ładnie. Ja mam mój ulubiony perk ostatnio, czyli skrytość. Dreszczyk. Jestem oczywiście liderem, bo mam dużą wiedzę uliczną. Mam wiedzę. Po tym Aga się w miasto puścił, wiesz. No mam. Wszystko ja mam, pewnie, że mam. Także moi drodzy, my czekamy na mecz, a wam oczywiście przypominam o zostawieniu łapki, komentarza, subskrypcji, wpadnięciu na wszystkie socjalki, linki macie oczywiście w opisie, na nasze Twitche, tam się dużo dzieje, na Discordy również. No i Aga, gdzie? G2. Na G2 też was zapraszamy. Jest ten ładny skin Cryptic. Tak, jest przepiękna. Pani Mikaeli Reed. Read. Indeed. Wojtek, musisz z biodrą stukać. Wiedza uliczna. No. Ale wy jesteście zabawni. Nie sam powiedziałeś, że masz bardzo dużą wiedzę. Nie powiem, co tu się wiedzę przed odcinkiem działo. No co? Się działo? Właśnie nic. A, no nie mogę powiedzieć, bo później wiecie, że prywatę wyrzucam. Myśmy to zrobili, ale patrzcie, Kryptonik wziął do siebie, że będzie grał z kluczem. Zginie marnie. No właśnie, bo teraz z klapami jest lipa, bo klapa pojawia się tylko i wyłącznie, jak zostaje ostatnio ocalały. Nie jak zostają dwie osoby i jeden gen na przykład. Czyli tylko ty będziesz mieć szczęście, bo jeszcze czego. No. No. Że co możesz otworzyć, ale to jest bez sensu. Czemu tak zrobili? Znaczy, nie wiem, dla mnie DBD... Zresztą to wszyscy chyba od początku... Killer. Wszyscy chyba widzą, że Dead by Daylight idzie bardzo pod to, żeby więcej ludzi killowało. Mam wrażenie, bo... Nie dość, że daily są tylko na killerów od pół roku. Mm-hmm. Nie wiem, czy przez ostatnie pół roku trafiło mi się kiedykolwiek daily na surwa. Naprawdę, nie wiem. No to jeszcze takie rzeczy tutaj zmieniają i dodają mi ten, że surwy mają coraz gorzej. No niestety. No. Trzeba ćwiczyć. Także może to jest szansa, że zaczniecie grać też killerami. Nie. Skoro surwy mają gorzej. Czemu nie? Co ten killer? Bo a jakiego killera obstawiasz? Jak gram killerem, to mnie surwy gonią. Jakie killera obstawiacie? Ja myślę, że będzie jakiś cichy. Oby nie. Mi się wydaje, że będzie dzwonek. A ja ten taki z tym łańcuchem. Łańcuchem? Pan Kostka?
Nie wiem, jak to się... Ten nowy, jak on ma? Hellraiser. Ale nie znam go. No jak nie znasz? Opatrz kostkę. No, jadłem kostkę. Kostka. Jest. A to obok co było koło kostki? Też na punkcie jakieś. Liść. A za czemu się śmiałeś? Boże, do czego pijesz, kurwa? Ja nie wiem, co jest takiego śmiesznego. Przecież ja się ale to skojarzyło. No, dziwisz się, kuźwa, jak tylko o tym powiedziałeś, nie zwróciłam na to uwagi, dopóki nie powiedziałeś. No. Tylko, a co to tam jest? Kuźwa, kuciapa. I don't know what it is. Nie mów tak, że była kuciapa. Wojtek jej tam nie widział. Może jego wiedza uliczna nie jest wystarczająca. Aga. Nie, no podobno jest duża. Aga. What's up? Ty powiesz na to, żebyśmy w dwójkę grali w debatę. Ja na niej ci cisnę, a mówisz teraz, żeby ona są grała, a nie ja. Porycz. Nas z Agą wiąże związek małżeński wieczny, no, i ona musi ze mną grać. To poligamia? Ona musi. Czaisz, słyszałeś, Wojtek? Ona musi ze mną grać. No nie? My nie w kościele, nie, tylko w urzędzie szukaliśmy sobie granie do wieczności. Aga, jeżeli jesteś zmuszana, klaśnij raz. Jak ona nie wie, czym klaskać, ty. Dobra, wiecie co? Chcemy wygrać ten mecz? Skupiamy się na meczu. Bo kawę pijem, jest królik. Króliczyca jest. Tak, słyszycie? Skupiamy się na meczu, dobrze? Ja się zastanawiam, czym klikować, Boże. Czym klaskować? Właściwie mam pada. Dobra, idę się schować. Ja robię z Wojtkiem. Tutaj. Dobra. Kto? No rób tego Gena, no. No już se poszedł. Nie? Tomek. Kiedy inny był? Co za typ. Serduszko pukało tak troszkę w moją mańkę, ale... Nie, chcesz się nie wydać, wiesz, na siłę. Teraz zostaniesz toporkiem w łeb. A to dobrze, będę święty spokój, bo nie będzie jeździć. Kurwa. Boisz, to jest obrzydliwego. O, pan czapeczka jest Daniela. Randomik. Po co na polas? Nie rozumiem tego. My tu byliśmy safe. Ej, ale fajne, jest niż Gdynie. No, weź ją tam kopnij. Tak, ale dostajesz za tylko punkty, ale do daily masz. W sensie do archiwum. Archiwum nie rozumiem. Ja muszę w ogóle bić to archiwum, zanim zniknę. Ona jest w tej hałdzie. Właśnie, bo tam jest najpiękniejszy skin świata. Może na killera też sobie zrobię w sumie. Nie wiem, czy cię kłócało. Alt F4. Jezus. Robicie geny? Tak, nie. Kończę. Ja mam połowę. Ale ona ma ładny skin. 3, 2, 1. Co to było? Tadadam. Ona zaklnęła coś chyba. Mam 3/4. Ona pizła tego pana. Dobra, ale przynajmniej. Ale wiecie co? Wagony. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Jest królik, więc trzeba to temę niszczyć chyba. Czemu? No a jak będzie kołysanka? Krypta leży. Wisi chyba. Wisi, no. Krypta leży. Jak on się nazywa? Kryptik. O, nie, kryptik. Ej, kończę Gena. Czat. Biorę kryptę. Aga, ona chyba poszła w twoją stronę, wiesz? Na razie nie słyszę śpiewu. O, zdjąłeś to, okej. Okay. No widzę czaszkę, ej, robić tą czaszkę świecącą? Mi się świeci... Co to jest za perk w lewym dolnym rogu? A jak będzie narażony? W środkowym rogu? No to trudno, ale lepiej teraz niż w ostatniej fazie meczu. No to ona mnie piźnie. Ona tu idzie w moją mańkę. Przecież jakby ona miała możliwość zdejmowania... Pożeracz? Pamiętaj, to... wyświetliła się. Pożeracza zniszczyła. Ona idzie do was, Tomek, chyba, jeżeli tu robicie Gena. O, widać. Ma kryptę. No właśnie, widzę. Ma kryptę. Ej, to nie może mieć jej. Będzie zaraz drugi killim. Goni. Ej, klucz znalazłam, nie wierzę. Poszła dalej, Wojtek? Tak. Tu jest Gen. Dajcie fioletowy klucz. Lidera. No to wiesz, jak zostaniesz sama. Dobra, w razie W. Wojtek, weź coś popytaj z twojej wiedzy ulicznej. Co? Tak, coś popowiadaj. Ja nie będę nic mówić. Królik jest koło Killerszaka. To jest family friendly content. Dobra, ja na razie... Tararara.
Ja się tu przyczaję. Dobra, zrobiliśmy, dwa zostały. Patrzę, gdzie ona idzie. Ona idzie. Gdzie ona jest? Nie widzę, nie słyszę. Jest koło Killerszaka. Poszła w waszą stronę. Idę po pana Wisielca. O nie, wraca. Wraca syn na chatę. Ej, no ale zostaw kryptę. Poparzę sobie chepatę. Czekaj, ja wezmę skrzynkę, odblokuję i pójdę po nią. Czy ona tam jest cały czas? Puka, no, puka. Łazi. Jest koło Killerszaka. Dobra, idę. Mam nadzieję, że zdążę. Czekaj, ja tu też ona wróciła. Dobra, trudno, biorę. Może zrobimy. Trudno. Uciekaj, krypta, bo to jest your last chance. Uciekaj. Last chance. O, koło pagórka jest granit. Chyba Aga za tobą poszła. Tak, tylko nie trafiła już trzeci raz. Dobra, teraz trafiła. Krypty, chociaż uratowałam, bo kuźwa kucia podkampiła przy nim. No niestety, trochę kampa. I się trochę podstawiłam i no, idę do piwni, o Boże. Jeszcze w piwni. A nie mamy tego, nie mamy zegarów, nie? Nie. Dobra. Bierze, wychodzi z piwni teraz. Okej. Okay. Odsłączymy drogę, no. Mam nadzieję, że kryptik będzie się chować. Ty Wojtek nie widziałeś jeszcze? Nie. Ja też nie. Bo kryptika strasznie tunelowała i ten, i kampiła. Patrz, tam kręci się jak gówno w przeręblu. No Wojtek, może ja wezmę ją na siebie? Musicie we dwójkę, bo tak to się nie a uda. Ty, i Agę, jak ściągniesz. Najdalej, jak no ale to wiesz, no ona i tak wróci. Nie biegaj tu. A? Czy ty pójdziesz, czy za nie pójdzie? Kuźwa, jeden spróbuję trzymać koło... A! Aga mnie nauczyła uniku, więc teraz nie masz tak ciekierką tutaj sobie tak fandolić, kuźwa. Będę ją juszczyć. Dziękuję, szaf. Bierze to porkę. Chodźcie szybko, bo zaraz mam drugi stage i to zaraz mnie napiśnięcie będzie miała. O ty, aha, no i co, no i co? A, drugi stage. Nie trafiłaś. Wróciłaś do was. Nie doszło. Nie, ten nie wyjdzie, bo ona piśnie. Dobra, uciekaj. Porek. Dobra, Aga uciekła, Wojtek, ona wróci po ciebie. Ja wiesz, ale zróbcie gena zaraz, róbcie gena, musicie zrobić gena. No ja go robię, tego koło tego. Takie frajerki bez zegarka to się nie da kuźwa ich ogarnąć. Znaczy no, z piwni bez zegarka jest trudno. No i widzisz, prawie mnie też pizła, jakby były dwa te. Byśmy musieli się zleczyć. No to chodzi? Gdzie wy jesteście? No ja jestem tutaj koło. Rzuca. No i co, nauczyła się mnie. Kryptik robi gena po drugiej stronie tego budynku. Piernicze od mojego genu, ty! Kopa mi gena! Weź chodź mi tu zrób! Czekaj, nie. Jest czy Wojtka? No jak mam grać, jak jestem... Ale Aga jest nam na Tomek, ty musisz iść. Się, kuźwa. Ona się ze mną tutaj faluje, patrz. Ale ona się wkurza, bo nie może trafić. Aha! Tomek! O Aga, biegnij tak jak biegniesz do kryptik, dojdziesz. Idę do kryptika. Tomek. No i ona jest tutaj. Tu? Dobrze ją... biegnę? Tak, dobrze. Ktoś inny by musiał ją... Tylko zróbcie gena, zróbcie gena pierw. Jak mam zrobić? O, dobra. Kryptik, mnie, chodź, bier mnie. Dobra. On poszedł do was? Nie, jest w piwni. Musimy to zrobić, nie wiem jak, ale musimy, idziemy. Dobra, Kryptik, idź, otwieraj bramę. Zaraz będzie strago. Idę. Już jest. Ona jest patrzeć na mnie, próbuję we mnie strzelić. No tu będzie bardzo trudno to zrobić. A, raz trafiłaś. No i zaraz trafi drugi raz i będziesz leżał. Zrobię mocniejszego. Czekaj, patrzę. Wróciła się. Jesteś na dole? Musisz... Pizła mnie. Kurby zapiał. No, Tomek, szybko musisz. O Jezus! Dobra, no, uciekajcie do bramy. Bo to jest bez sensu, nie dawajmy jej punktów. Goni mnie! Aga! Idź, Aga, tak jak biegniesz, biegnij. Tomek, ty też tak jak biegniesz, biegnij. Tam jest ta kryptik otwiera bramę tam. A to jest bez sensu. Aga, trudno. Wizerują twoje nauki. Uciekajcie. Tomek, szybko. Tylko raz nie pisła przez przypadek. Gdzie jestem? Boże.
Kryptik musicie... wiecie co? Gdybyśmy mieli zegar, byśmy cię wyciągnęli. Tak, jakby był zegarek, to pewnie, że tak, ale bez zegarka... Zaczaj, zmacamy się jeszcze? Jeszcze jak ona troszeczkę tutaj... No tu, tu się zmacamy. Przykampiła. O, strasznie kampiła. To jest fenomenalne, nie? Najpierw kryptika, ale patrzcie na zewnątrz, a później kuźwa ciebie. Znaczy mnie i później ciebie. No tak, tak. Ja nie wisiałem. No a najlepsze jest to, wiecie, że najlepsze jest to, że ja prawie też tam leżałam przy Wojtku, bo by mnie pizła. No. Pójdź właśnie z kluczem, ale druga lipa. Ranga. I tak toasted pancake. Jurek? Druga ranga i tak kołysanka była zoną z brutalna siła i paląca potrzeba. Jezus. Jaki dupek, nie? Znaczy, umówmy się, nie stał pod hakiem, latał dookoła haka, nie? Więc... Mam plus pipkę? Albo przy piwni, kuźwa. Widziałeś, Wojtek, jak no, ona widziałem, tak. No dobra, nie moi drodzy. Ale cóż, Adze i Tomkowi udało się, mnie nie, ale będą oczywiście następne odcinki, także słyszymy się oczywiście za tydzień. I ze mną Tomek i Aga byli. Byliśmy. Także słyszymy się w kolejnych odcinkach, a na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, cześć. Pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam Was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa.